Dzisiaj dzieci należą do państwa, dlatego za sprawę tego Alfiego Iwansa, co to go zamówili głodem, bo dzisiaj umrze. I wtedy pani May, premierka rządu jej kwestii, powiedziała wyraźnie, że rodzinie, rodzice muszą zrozumieć, że dzieci nie należą do rodziców, tylko należą do państwa. To jest państwo prawicowe, dzieci należą do rodziców. I nie może być tak, że państwo mogło dziecko odebrać rodzicom. Prawda? Nie może być tak, że państwo decydowało, czy dziecko zaszczepić, czy nie. Bo to rodzice decydują o tym.